Zapisałem ankietę, tylko ja bym jeszcze radni, którzy te nie uzupełnili, albo którzy byli nieobecni, aby mogli po prostu dopisać, jakby chcieli. Tak, bo to było już do zabawy. Nie chyba wszystkim, tylko myślę, żeby zainteresowani... Tak, te osoby, które są zainteresowane, jakby mogły, których nie było wtedy, albo wtedy nie uzupełniły, bo nie chciały, a chciałyby to zmienić, to są dwie osoby. Proszę Państwa, chciałam Państwu zwrócić uwagę, że jest już kolejny numer naszej gazetki dziennikowej. Już jest w trakcie dystrybucji. I teraz mam prośbę do Państwa, ponieważ docierają do mnie informacje, że jednak ta firma, która wykonuje dystrybucję, nie robi tego tak, jak wiele razy uczulaliśmy pana właściciela, pana Zapióra, żeby to było wrzucane do euroskrzynek. Niestety często jest zostawiane w tych koszyczkach przed bramami, no i z tych koszyczków zbieracze makulatury, ja zresztą osobiście widziałam taką scenkę, zabierają i w związku z tym ja nieustannie dzwonię, tylko docierają do mnie jakieś informacje o tym, że nie jest to w koszyczku zamiast w rozkrzynce, w rozkrzynkach, to ja dzwonię do pana Zapióra, on za każdym razem obiecuje, że no, postara się w tym rejonie, o którym ja mówię, zwrócić uwagę, no ale później znów docierają jakieś informacje. W związku z tym mam prośbę, żeby Państwo zwrócili uwagę w swoich okręgach wyborczych, jak to wygląda. Jeśli gdzieś są zostawione w koszyczkach, to bardzo proszę o zgłaszanie mi tam tych przypadków. No i ja niestety będę musiała molestować pana Zapióra o to, żeby w następnym numerze gazety no, jeszcze większe zwrócił uwagę na swoich pracowników i jeszcze bardziej to obserwował. Pani ma to czekać, pani ma on zawsze zostawia w koszykach. Nie, to proszę, że to znaczy, że nie chcą nikogo wpuszczać na teren. Nie, bo to jest kontrola gospodarzy, panie Jarosławie. I na przykład ostatnio, w zeszłym numerze, ja byłam na kontroli gospodarzy. Byliśmy w okolicy właśnie Zygmunta Augusta, tam gdzie mieszka Berenika, na Lubicz, na Rakowickiej, na ulicy tam Lubomirskich. I tam rzeczywiście były, nawet zaglądaliśmy, jeżeli nas ktoś puścił, ale potem nam nie otworzył drzwi, to zaglądaliśmy nawet do skrzynek, do tych, które na przykład gdzie jest nieopróżnione były. I faktycznie tam były w skrzynkach. Były jeszcze nawet, powiedzmy, gdzieś ktoś wyjechał, czy nie opróżnia, czy mieszkanie jest puste i były w skrzynkach. Także nie do wszystkich okręgów można się przyczepić. Natomiast chciałabym, żebyście Państwo zgłaszali takie miejsca. Niektórych okręgów, na przykład zarządu, to wkłada do skrzynek. Co? Nie, właśnie pani przewodnicząca mówiła, że miała właśnie koszyczka. Jak mógłby tam, gdzie mieszkają, radni wiedzieć, to i wpadać do skrzynek. Ja też tak. Miałam zdjęcie dzisiaj, że mi głoszono do skrzynek, do naszego koszyczka zamiast. Bardzo proszę o zgłaszanie mi sytuacji. Ja zgłaszam pani i mówię, że zawsze u mnie w terenie jest to koszyczka na dworze, nie? Ale który, znaczy to jest raczej kogo, czy to jest szafera. Nikt nie tworzy, nie. Dobrze, bo tam w lotki są, a tam się całkiem przyjemnie wsadza. Skrzynek, bo to wystarczy po kilka bloków, no i do tych nowych skrzynek się szybko wsadza. Ale to trzeba wejść, nie? Tylko trzeba wysłuchać. To jest kwestia pracowników tego pana. To znaczy jednemu się chce, a drugiemu się nie. Ci, co rozdają reklamy, oni nie mają problemu. Tylko wchodzą na poczta, nie poczta, to urząd taki, to taki. I chodzą po prostu, nie? Ludzie otwierają. To trzeba skontrolować. Serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy pojawili się 27, dobrze mówię, 27, nie. 22. Na grupie Biankach na Białotko, na pikniku rodzinnym. Próbował nam przeszkodzić w tym pikniku deszcz, ale nie udało mu się, także o godzinie prawie 20 odbył się pochód z Białkami. Zostały Bianki puszczone Białką do Wisły. I impreza była bardzo, przynajmniej z takich, myślę, że mogło być więcej jeszcze osób, ale dzieciaków było mnóstwo od godzin popołudniowych, żeśmy rozpoczęli po południu, żeby wszyscy
mogli przyjść, także ten zamek, te czego tylko atrakcje dla dzieci cieszyły się dużo, dużym zainteresowaniem, że nawet pan Konrad był, myślę, że mogę to potwierdzić, że można naprawdę było skorzystać z wielu różnych rzeczy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili do tej odcinki na mini. Są jeszcze jakieś oświadczenia? Jeśli nie ma, to zamykam.